Siema! Nagrywając serię z legendarnymi partiami, oczywiście nie mogłoby w niej zabraknąć prawdopodobnie najbardziej agresywnego gracza w historii Szachów, a mianowicie Michała Tala. Zawodnik, który święcił Hetmany niczym, nie wiem, zmienia się rękawiczki podczas zimy. Człowiek, który no, przeszedł do historii jako osoba, która grała w taki sposób dość kontrowersyjny i dzisiejsze silniki często. Pokazują, że jego kalkulacje nie były najlepsze. Natomiast partia, którą chciałem Wam pokazać, jest niesamowita i pokazuje ona, że nawet w takich trochę bardziej zamkniętych pozycjach Tal potrafił bardzo ładnie poddymiać. Także mam nadzieję, że filmik będzie Wam się podobał. Zostawcie lajka, like zostawcie suba. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym jakąś konkretną partię przeanalizował. A my przenosimy się do Reykjaviku do roku 1987, gdzie Michał Tal mierzył się z Johanem Hiatem. Z Sarsonem. Grał on kolorem białym, zdecydował się zagrać ruch E4. Nastąpiło E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5A6, goniec A4, skoczek F6, czyli warianty, które widzimy po dziś dzień, nie są one zbyt spektakularne. Wiadomo, nie jest to tak agresywne podejście jak na przykład London, ale okej. Okay. Roszada, goniec E7, wieża E1B5, goniec B3, Roszada C3D6H3. Nawet tal grając obronę partię hiszpańską, no, grają całkiem na spokojnie. Skoczek A5. Goniec wrócił, nastąpiło c5 i to jest taki wariancik, który po dziś dzień jest jak najbardziej grywalny. Czarne stoją bardzo solidnie i dla takiego niewprawionego oka mógłby, mógłby ktoś nawet pomyśleć, że to czarne stoją tutaj idealnie. Mają silne pionki, e figury mają trochę bardziej wyprowadzone niż białe, białe mają te gońce, które są pozamykane, skoczek praktycznie nie ma ruchu i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie, gdyby białe nie grały tutaj agresywnie, to czarne są ok. Natomiast białe zawsze będą dążyły w takiej sytuacji do zagrania ruchu d4, i stawia to. Czarne w jakiejś takiej trochę niekomfortowej sytuacji. Po pierwsze, bicie tutaj, no to to jest taka pozycja, w której czarne zawsze będą cierpiały ze względu na pionka na D6. Dlatego czarne zdecydowały się zagrać ruch Hetman C7, nastąpiło skoczek D2, goniec D7, i teraz manewr, który każdy z Was, grający E4, powinien pamiętać, czy to w partii włoskiej, czy to w partii hiszpańskiej, a mianowicie ten skoczek idzie na D2 po to, żeby stanąć na f1, a następnie albo na e3, albo na g3. I to też Tal zrobił, zagrał skoczek f1, nastąpiło bicie, bicie, wieża c8, skoczek na e3, zauważcie, broni on fajnie gońca, który stoi na c2 i teraz w żadnym wypadku nie będzie on wisiał. Nastąpiło skoczek c6, no i białe decydują się zapychać to centrum, żeby ustawić figura, figury przeciwnika w trochę bardziej niekomfortowej sytuacji. Także skoczek poszedł na b4... Koniec B1 i czarne mają tylko jeden ruch, który im nie przegrywa partii. Dlaczego? Ponieważ skoczek na B4 może wygląda ładnie, ale nie ma żadnego ruchu. Dlatego czarne zagrały A5, żeby po A3 móc odejść skoczkiem na A6. I teraz zaczyna się trochę bardziej agresywna gra ze strony Tala, ponieważ on nie chciał tutaj stać w miejscu, ponieważ prawdopodobnie białe zagrałyby kiedyś B4, a w zasadzie czarne zagrałyby B4, więc sam zagrał B4. Na pierwszy rzut oka podstawia on pionka, ale okazuje się, że nie bardzo można to zbić. Ponieważ teraz wieża kontroluje pole A6, możemy zagrać goniec D2, no i czarne nie mają co zrobić z tym skoczkiem. Także B4 było bardzo ciekawe. Nastąpiło więc G6 na spokojnie. Teraz z kolei Tal nie chce bić na A5, ponieważ zwalnia się pole na C5. Nastąpiło więc goniec D2, łobudubu, dubu. Hetman B7, goniec D3. No i następuje tutaj takie powolne manewrowanie. Skoczek idzie na C7, ponieważ nie miał co ze sobą zrobić. Skoczek wraca na C2. Następuje goniec E3, wieża A8. Propozycja wymiany, Hetman D2, bicie. No i tutaj bardzo ciekawa pozycja, a w zasadzie bardzo ciekawa decyzja ze strony Micha i Łatala, ponieważ myślę, że 9 na 10 zawodników zbiłoby tutaj bez myślenia na A1. Tylko szkopu z wieżą na A1 jest taki, że przeciwnik zagra wieża A8, no i jeżeli będzie chciał, to wymieni tutaj wszystko. Atal jako agresywny zawodnik chciał zachowywać jak najwięcej figur na, yy, na szachownicy, także zagrał ruch skoczek A1. I teraz, gdyby nastąpiło wieża A8, no to skoczek po prostu wejdzie sobie na B3. Czarne nie chciały kisić o góra cały czas, dlatego zagrały najlepszy ruch w pozycji, czyli F5. Zauważcie, że teraz F4 jest groźbą, dlatego Tal obronił się przed tym, zagrał goniec H6, skoczek wrócił na G7, skoczek idzie na B3, no i czarne grają F4. Pozycja. Wydaje się, że jest zablokowana, i że tutaj białe będą miały bardzo duże problemy, żeby w jakiś sposób zniszczyć tę strukturę. Natomiast najlepsze w tej partii, przynajmniej dla nas i dla Tala, bo myślę, że nie dla pana Johana, jest to, co nastąpi zaraz. Ponieważ białe grają skoczek A5, sensowny ruch, ten skoczek być może kiedyś wejdzie na C6 i będzie bardzo aktywnie stał, hetman idzie na B6, nastąpiło wieża C1 kontrola otwartej linii. Czarne stwierdziły, że ja też chcę, więc zagrały wieża A8, kontrolują drugą linię, tylko kłopot jest taki w tej pozycji dla koloru czarnego, że białe mogą kontrolować tę pozycję, yy, tę linię. Natomiast czarne nie do końca, bo to białe mają skoczka na A5 i nigdy nie będzie możliwe poświęcenie go, no bo to by było po prostu trochę dziwne. Także białe kontynuują swoją grę po linii C, nastąpiło skoczek CE8, ketman B3, goniec F6. Skoczek poszedł na C6. Zauważcie, że teraz bicie będzie bardzo dużym kłopotem, ponieważ otwiera się centrum. Zbijemy pionkiem z szachem. Król jak gdzieś odejdzie, wejdziemy hetmanem na F7. Bardzo dużo kłopotów. No ale oczywiście, szachy to nie warcaby. Nie trzeba bić. I ten skoczek, pomimo tego, że ładnie wygląda, to wydaje się, że niewiele tutaj przeciwnikowi grozi. Skoczek H5. Logiczny ruch. Skoczek idzie trochę bardziej w stronę przeciwnego króla. Spoko. Białe grają Hetman B2, wydaje się, że totalnie głupio, natomiast nie do końca, ponieważ teraz czarne zagrały ruch Goniec G7 i po biciu popełniły fatalny błąd. To co, to, co czarne powinny zrobić, to zbić to skoczkiem i być może potem próbować w jakiś taki sposób atakować przeciwnego króla. Natomiast czarne stwierdziły, no ale w sumie to po co? Mogę zagrać królem i nic złego się nie dzieje. Natomiast teraz Michał Tal odpala szluga. I robi to. Co lubi najbardziej? A mianowicie decyduje się poświęcić swoją wieżę. Wieża C5 ruch z dwoma wykrzyknikami, ruch, którego myślę, że z... nikt się nie spodziewał, ale okazuje się, że ten ruch wygrywa partię albo przynajmniej przybliża Michaiła Tala do zwycięstwa. Oczywiście grozimy wzięciem. Jeżeli przeciwnik zdecyduje się to w jakiś tam sposób obronić, no to mogą być jakieś kłopoty na punkcie E5. Dlatego cza... a jeżeli nastąpi bicie, to czym byście to bili, drodzy widzowie? Okazuje się, że najlepszym ruchem jest zbicie skoczkiem. Dlaczego nie Hetmanem? Bo król pójdzie na G8 i nie mamy nic lepszego niż jakiś wieczny szach. Dlatego trzeba by było to zbić skoczkiem ee, z F. I teraz grozi bicie. A jak przeciwnik na przykład zbije tego skoczka, to my wcale tego nie odbijamy, tylko gramy skoczek D7, zdobywamy Hetmana i wygrywamy partię. Także taka była idea. Ruch wieża C5, niesamowite. Czarne zagrały bardzo dobrze. Hetman A6. Proponując, żeby Michał tal, tal zbił tego pionka z tempem. Ale okazuje się, że to przegrywa. Ponieważ hetman na jeden bicie, bicie, czarne zyskały tempo, i teraz już to mogą po prostu zbić. Pozbyły się najsilniejszej figury przeciwnika. Ale oczywiście Tal nie w ciemie bity, wiedział, że może to zbić wieżą i teraz ma pionka więcej. Skoczek C7. I wydaje się, że Michał tal został oszukany. Prawdopodobnie do tej pozycji pan Hjartson policzył i stwierdził, że Michał Tal się po prostu pomylił. Bo zauważcie, wieża nie może nigdzie odejść. Jak wieża gdzieś odejdzie, to stracimy tutaj. A jak wieża nie odejdzie, czy pół zagramy coś w tym stylu, no to można nawet iść na taką pozycję i czarne mają wygraną. Jaka była więc idea grającego białymi? Idea była taka, żeby zagrać tutaj wieża b8. Poświęcić jedną figurę, czyli w tej pozycji, Tal już, w tej partii, Michaju Tal poświęcił wieżę, teraz poświęcił gońca, wieża nie została przyjęta, a co więcej, puenta całej tej kombinacji to poświęcenie kolejnej figury. I teraz okazuje się, że jeśli nastąpi tutaj bicie, to po Hetman E5 król, jak spróbuje gdzieś uciekać, to skoczek G5 jest matem, jak król ucieka na H6, Hetman G5. Tutaj e, Hetman e7, i jak król znowu zacznie uciekać, to mamy pole na f8, dlatego wieża na b8 była tak niesamowicie ważna. I tutaj poskoczek g7, pyk, 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 mat. Dlatego po ruchu e, skoczek bije e5, czarne dały szacha, i czarne przechodzą do kontrataku. Białe mają tylko jedną możliwość, żeby wygrać tę partię. Każda inna możliwość kończy się albo remisem, albo porażką. W jaki sposób więc białe mogą tutaj wygrać? Okazuje się, że Tal może zagrać ruch skoczek G4, król musi odejść na pole F7, skoczek H6, król idzie na E7, skoczek G8 i jeżeli nastąpi jedyny legalny ruch, to skoczek G5. Dwa skoczki odbierają te pola i czarny monarcha jest zamatowany dwoma skoczkami. Tutaj muszę wrzucić kamyczek do ogródka. Pana tala, ponieważ w tej pozycji zamiast skoczek G8 można było jeszcze poświęcić Hetmana i po biciu następuje dokładnie ten sam mat, więc można by było jeszcze poświęcić Hetmana. Natomiast oczywiście skoczek G8 jest jak najbardziej wystarczający. Także niesamowita partia tala, gdzie z zamkniętej pozycji z niczego potrafił rozwinąć taki atak, który zakończył się matem dwoma skoczkami. Także mam nadzieję, że partia wam się podobała. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Zostawcie suba, będzie mi bardzo miło. Elo.